No. Mój włochaty podbródek przyszedł. Widać, potrzebuje asystenta. A dzisiaj w trochę innym układzie. Wczoraj przez to, że się bujałem przód, tył, wyszło jak wyszło, zwłaszcza jak pod koniec już tak zjechałem na fotelu, to tak podbródek ucięty. Dzisiaj stwierdziłem, spróbuję w ten sposób. Human designowa męczeńska droga prób i błędów. To jest, jeśli chodzi o human design i męczenników, chyba jedna z takich trudniejszych lekcji do tego, żeby właśnie przywyknąć do metody prób i błędów, że żeby dojść do etapu dobrego, to trzeba naprawdę dużo spieprzyć i się po prostu na tym spieprzeniu uczyć. No, także sobie zapewniłem wsparcie, spokojnie. Mruczące wsparcie przyszło, też fajnie. No, po wczorajszym filmie wrzuciłem, szybko obrobiłem, bo po prostu faktycznie output zrobił swoje. Patrzę, gdzie mam telefon, bo no bo też parę fajnych, ciekawych synchroniczności wyszło, ale wrzuciłem na YouTube'a, jak się wgrało i zaczęło przetwarzać, to chyba przed 10:00 padłem, więc rozeszło się po układzie nerwowym, musiało się zintegrować. No, a to, że patrzę na telefon, właśnie wczoraj oglądałem, jest taki kanał Mentor Pilot, gdzie pilot z dużych samolotów pasażerskich czy tam towarowych, ogólnie ten kaliber, właśnie tam prowadzi swój kanał i właśnie było, oglądałem filmik, co się stanie, kiedy radio zawiedzie i może wrzucę właśnie fragment tego zaraz po tym, co powiem. Jak ktoś będzie zainteresowany, to sobie pójdzie do całego filmu. So, let's look at how communication works then. First of all, you have to realize that air traffic control and pilots, we communicate all the time. Now, it's extremely important that we do so, because it's becoming more and more air traffic as we speak. There is general aviation, there is training aviation, there is commercial aviation with both passenger transport and cargo transport. And all of these have to work together in perfect harmony in order to maintain separation in between the aircraft, so there's no risk of collision, but also to maximize the use of the airport and the apron. So it's extremely important that this communication works. Now, the way that we communicate with each other is using a system called closed loop. This means that both the sender and the receiver get the same message, and that both of them understand that the same message has been received. So it starts with a sender sending a message to the receiver. So air traffic control will call the call sign, Mentor 360, climb flight level 350. We'll send that off to the aircraft. Now I read that back, Mentor 360, climb flight level 350. And in a perfect closed loop scenario, the sender, the original sender, then sends back just their own call sign in order to verify that the both of us understood that the communication was correct. So it's extremely important that both the sender and the receiver verifies the message so that there's no confusion. Because if you think about it, when you talk to your wife, for example, or your husband, and you tell them something and they go off and do something, come back with something different than you asked for them, that is a communication failure. That has happened because he or she did not read back what you said. So, Carl, go and get me some iced tea.
and he comes back with a bumblebee. And you said, I didn't tell you to come back with a bumblebee, I told you to come back with iced tea. Oh, I didn't understand that. If he would have read back then, okay, I'm going to go and get you a bumblebee, you would say, no, I want an iced tea, and this would never have happened. This is how the closed loop communication actually works, right? And that's how we communicate all the time. Ale właśnie tak rozmawiam z paradoksalną i właśnie powiedziała coś, co się coś co fajnie ujęło właśnie, bo to chodzi o porozumiewanie się w zamkniętej pętli, gdzie to można też fajnie odnieść do siebie i to co Patrycja Paradoks wrzuciła, to dam jako podsumowanie, ale zamknięta pętla w komunikacji polega na tym, że odbiorca powtarza, co odebrał od nadawcy. Żeby było pewne już na etapie przekazu informacji, że wiadomość została odebrana właściwie. Tam jest akurat... No zresztą no, wrzucę. Myślę, że się nie obrazi. No, a właśnie od Patrycji dostałem taką wiadomość. Nagrania do Ciebie pomogły. Usłyszałam w materii swój głos. Dźwięk, a myśli mają różnicę w dotarciu, jeśli czasem te pierwsze same ze sobą nie pomagają. Właśnie. Rozmowa ze sobą w myślach, bez wypowiadania na głos. To jest takie mówienie po próżnicy. W momencie, kiedy to, co myślimy, przejdzie przez aparat mowy, zostanie ubrane w tą falę dźwiękową i wróci przez uszy, czy przez w ogóle słuchanie kostne, czuje się te słowa. Czuje się wibracje tych słów i zupełnie inaczej się odbiera to co się myśli. Czuje się to, co się myśli. O, no bo tak teraz mi przyszło do głowy, że skoro właśnie myśli się nie czuje, ale w momencie, kiedy się je wypowie, kiedy poczuje się wibracje własnej mowy na własnym ciele, co też jest odbierane przez układ nerwowy, nie tylko poprzez zmysł słuchu, ale też wibracja głosu roznosi się na całe ciało. To wtedy można poczuć to, co się myśli. Ciekawe. No. To właśnie taka jedna z myśli dzisiejszego dnia. A druga to już jest stara myśl. Właśnie o tym wspominałem w tym vlogu pierwszym, ale w końcu tego nie zrobiłem. Właśnie odnośnie miłośników czterech kółek, tam była wymiana uszczelki pod głowicą, coś takiego, ale właśnie jak oglądałem ten film odnośnie składania, właśnie dokręcania tych śrub, właśnie mi przyszło do głowy, że tak wygląda też praca ze sobą, czy samodzielna, czy z terapeutą. Dlaczego pewne tematy przerabia się ponownie? Ponieważ pracując w różnych obszarach, o, tak się Kacperku leniesz, tak, kłaki latają. Pracując w różnych obszarach, później trzeba wrócić do tych, które się już przerobiło, żeby je jeszcze domknąć, ponieważ jak się dokręci w jednym miejscu, to się robi luz w drugim. I właśnie tam ten fragment, gdzie Michał opowiada właśnie o dokręcaniu śrub. Pięknie obrazuje właśnie z analogią tego, jak wygląda praca ze sobą. To też wrzucę w opisie link do pełnego filmu. Tutaj wkleję ten fragment, który mnie interesuje. I teraz
Na razie załapiemy sobie wszystkie szpilki. Wszystkie szpilki oczywiście nowe. I jeżeli są nowe, to one już są w oleju. Więc tak naprawdę po prostu na razie osadźmy, powkładajmy, a potem będziemy zgodnie z instrukcją dokręcać. W tym przypadku no jest to troszeczkę tytaniczna praca, dlatego że 40, potem 60 Nm, a potem dokręcanie o 90 i o 90, ale przy każdym etapie będę Was informował, ile poczekać, czemu i po co, choć nie jest to zgodnie ze szkołą, ale teorią, według której zrobiliśmy już setki silników. Kolejna ważna wskazówka, jeżeli zakładacie głowicę, spójrzcie, gdzie wystają zawory i ustawcie tak tłoki, żeby nie było kolizji z zaworami. Czyli jeżeli macie na środku wystające dwa zawory, no to opuśćcie te tłoki na dół. Dlaczego? No dlatego, że dokręcając głowicę, jak dwa tłoki będą u góry i dwa zawory będą, tak może się dziwnie stać. Zatem zacznijmy po prostu na razie, załapmy wszystko. Dokręcacie i nic dalej. I nic dalej, bez żadnej siły, bez żadnego klucza. Na tym etapie ona nam cały czas się układa na swoje miejsca dokładne. O, widzicie, co ruszam, to tu szpilki wpadają. I teraz najważniejszy pierwszy etap dokręcania, w zależności jak Wy macie te etapy, bo to może być czasami 15 Nm, potem 45 stopni, ileś tam, nieważne. Jedna prosta zasada. Dokręcamy, tak jak w tym przypadku, zobaczcie, lecimy. Pierwsza, druga, a potem mamy trzecia, czwarta, czyli na krzyż, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Chodzi o to, że jeżeli dokręcamy 40 Nm, dokręciliśmy wszystko, to pamiętajcie, że uszczelka nam się układa i może się okazać, że za chwilę po dokręcaniu wszystkich na pierwszych dwóch nie zaklika Wam się, więc tak długo dokręcacie, czyli zakręcacie raz wszystko i sprawdzacie, czy na pewno jest po 40 Nm, ponieważ to wszystko pracuje, więc sprawdźmy, może w praktyce będzie łatwiej to wyglądać. O, widzicie, mimo że miałem dokręcone, to tu już się podniosło. To ta już jest całkiem luźna. Te śruby mogę ręką dociągać tak naprawdę teraz. Widzicie, cały czas na krzyż lecimy. I teraz ja. Cała ekipa, jeżeli coś składamy, sprawdzamy sobie znowu według schematu jeszcze raz, czy od razu kliknie. Widzicie? Nie klika. O. Powtarzamy tak długo dokręcanie, a wszystkie śruby będą nam klikać. Coś większego i teraz to sama czynność, no, o 60. I teraz najważniejsza rzecz. Zostawiam na pół godziny, godzinę, idę sobie spić kawę, dlatego że moim zdaniem, to jest nasze zdanie, niech to się wszystko ułoży po prostu. I dopiero wrócimy do dociągania kluczem kątowym o 90, a potem znowu o 90, czyli trzeba taką lagę użyć. Klucz kątowy, czyli taka po prostu nakładeczka, która nam pokazuje o ile stopni. I uwierzcie mi, że teraz 90 to nie będzie miękka gra, więc o, napinamy, on się tu zaprze. Poczekamy kolejne 5-10 minut po tych 90 i ostatnie 90. To się nazywa diesel, dlatego te pasady są takie super, no, to tak jest. Do takiego dokręcania to sobie jeszcze domontujcie z pół metra. Będzie większa dźwignia, będzie łatwiej. Co jeszcze? Odnośnie tego właśnie, miłość do siebie w czasach zarazy.
To właśnie odnośnie zwierząt, że dużo osób, ja to bardziej nazywam też epidemia paniki. Jeżeli ktoś, to jest sytuacja, która jest triggerem dla osób noszących w sobie jakąś nieuświadomioną traumę. Chociażby właśnie to, że ludzie chcą usypiać zwierzęta albo je po prostu bestialsko zabijają, bo i o takich przypadkach czytałem. Bojąc się zarażenia wirusem. Zresztą w Chinach się działo to samo, tam zwierzowców ludzie wyrzucali po prostu zwierzęta na ulicę, które nie przeżywały upadku. I u nas się zaczyna dziać to samo. I to są wyniki nieuświadomionej traumy, gdzie po prostu człowiek wpada w panikę i zaczyna z automatu walczyć z wiatrakami. Taki Don Quixote mi się pojawił w głowie. Ale to jest nieuświadomiona trauma, która jest właśnie triggerowana przez obecną sytuację. To samo jest z wykupowaniem papieru, makaronu, mąki, drożdży. To właśnie ludzie no powiem wprost, świra dostają i zaczynają się zachowywać tragicznie. Ale niezrozumiale dla siebie i dla innych. Tak, Kacperku? Tak? No. No co? No co? Gdzie właśnie na przykład te zwierzęta... No zaraz spadniesz. No to leć. Jak tak się masz zamiar wiercić? No, gdzie zwierzęta to przecież jest co element przestrzeni, tak powiem to. W ten sposób. To jest element przestrzeni, które sami sobie stworzyliśmy, sprowadziliśmy do swojego życia i tak też mi przyszło do głowy, w tym momencie właśnie jak gadam, no właśnie to o czym mówiłem we wcześniejszym bloku na temat poczucia tego, jak się mówi na głos, to czuć tą wibrację i pewne nowe rzeczy przychodzą. Tego nawet niekoniecznie trzeba wrzucać na YouTube'a, Facebooka, czy tam jakieś w ogóle serwisy, tylko dla siebie nagrywać i archiwizować. I kiedyś ewentualnie tego posłuchać. Gdzie teraz dostęp do kamer jest tak powszechny. Dawniej się pisało pamiętniki, co też jest przejściem myśli przez układ nerwowy. O, to też jest przejście myśli przez układ nerwowy. Niektórzy też praktykują automatyczne pisanie, co można powiedzieć też jest przejściem myśli przez układ nerwowy z pominięciem świadomości, ale właśnie chodzi o to, żeby to przeszło przez układ nerwowy, żeby układ nerwowy sobie to zintegrował i po swojemu przekminił, co tak naprawdę wypływa w myślach. Ale usuwanie przejawów miłości własnej z własnej przestrzeni pod wpływem strachu, no to jest
jest już radykalny. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zauważyć siebie w sytuacji, kiedy chce innej istocie odebrać życie, to jest źle według, to już jest kiepsko według mnie. Gdzie kiepsko, to jest lekko powiedziane. No wskakuj. Chodź tu, mała pando. No. Połóż się ładnie. Nie zasłaniaj. No. To już jest naprawdę źle. Że już właśnie weryfikacja, czy ludzie potrafią zauważać siebie i zauważyć miłość w swoim życiu. Też dzisiaj dotarła do mnie taka informacja, no, że właśnie numer 19 w oznaczeniu tego wirusa przekręcony na 91 ciekawie odnosi się do psalmu 91. No teraz nie pamiętam, jak on się do końca nazywa. Czy to jest właśnie jego tytuł? Ale nie, to jest po prostu psalm. Psalm 91. Po prostu. Kto będzie chciał, to sobie sprawdzi. Ale co jak co, ten psalm świetnie pasuje do obecnej sytuacji, gdzie wystarczy tam podmienić Bóg na przestrzeń, wszechświat, w zależności w co kto wierzy, jak ktoś chce wierzyć. I to nabiera nowego znaczenia. To może wkleję jako takie postscriptum do tego motywu o wirusie. Jeszcze zobaczę, jak to zmontuję. Też na przykład się połączyłem, jak edytowałem ten wczorajszy film. Właśnie dlaczego, jak ktoś nagrywa właśnie na YouTubie, stara się być nieruchomo. Łatwiej cięcia robić, żeby nie było widać, bo słychać to nie będzie, ale cyk, 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 jak ktoś jest bardzo ruchliwy, to jak ktoś jest bardzo ruchliwy, to te cięcia widać, a jak ktoś właśnie siedzi nieruchomo, to to łatwiej się cięcia przy edycji filmu robi. Takie wnioski z wczoraj, więc jakaś nauka płynie. Czekaj. No. Też poruszę ten temat dzisiaj właśnie odnośnie kotów, moich nauczycieli. One mnie nauczyły dużo, właśnie na przykład chodzi o poczucie bezpieczeństwa, jak się kota trzyma, jak kota najlepiej trzymać, żeby się dobrze czuł. Gdzie no to też później po przynajmniej kilku miesiącach motyw się powtórzył, właśnie jak zacząłem poznawać podejście Feldenkraisa, właśnie poczucie bezpieczeństwa, komfortu. Że na przykład kot się czuje bezpiecznie w momencie, kiedy ma podparte tylne łapy. Jak wie, że może się odbić, to się po prostu rozluźnia. Jak ma tylne łapy w powietrzu, to po prostu szuka oparcia. Przecież ludzie robią dokładnie tak samo, tylko że często to są choćby procesy myślowe.
żeby szukać tego oparcia, poczucia bezpieczeństwa, poczucia komfortu. Dlatego na przykład właśnie freudowskie id, kierujące się zasadą przyjemności. A czym jest komfort? Właśnie przyjemnością. I tak mi się właśnie skojarzyło, że to jest ten nasz zwierzęcy umysł. Myślę, że jeszcze będę... To jest ten nasz zwierzęcy umysł. Tak. Oliwia ładnie podsumowała. Tak. Tak podsumowałaś. No. Mówię, asystentka przyszła, moja sekretarka. No bo tak, ja znalazłem oparcie na ich autostradzie, czyli na oparciu łóżka. No ale dobra. Widocznie tak ma być. No ułóż się wygodnie. Znajdź swoją pozycję. Będzie na oparciu czy gdzie indziej? Znajdź swoją pozycję. O. Tak? No, to jest właśnie szukanie komfortu. Czasem trzeba się przemieścić trochę w jedną stronę, trochę w drugą i zadać sobie pytanie, które jest bardziej komfortowe. Czy to w ogóle możliwość wyboru? Raz, że daje poczucie bezpieczeństwa, dwa, jak jest przynajmniej dwie opcje, to która z nich będzie bardziej komfortowa? Tak jak na przykład właśnie, jak Andrzej z Olegiem robią medytację, czy Oleg robi swoje właśnie te ćwiczenia neuroświadome. Ile ruchów jeszcze musisz wykonać, żeby ci było wygodnie? Co musisz zrobić, żeby ci było wygodnie? Ja zresztą też cały czas gdzieś tutaj szukam tego komfortu. Dlatego jednak się wiercę. Chyba nie będę tego ciął. Niech sobie będzie, jakie będzie. No a właśnie to możliwość wyboru. Dlaczego na przykład... Może tak przeskoczę. Danie, bo to akurat mi się kojarzy z wychowaniem dzieci, z tym, żeby uszanować ich wolę, dać im ograniczony wybór, ale żeby miały ten wybór, bo z jednej strony jest uszanowane ich zdanie, ale właśnie ten wybór daje poczucie komfortu. Nic nie jest narzucane. Czuję, że do tego tematu wrócę, ale na tą chwilę to tylko tyle mam powiedzieć. Ale właśnie koty były moimi nauczycielami. Znaczy później, z czasem sobie to dopiero uświadomiłem, ale obserwując je, jak funkcjonują, jak żyją, jak działają. To właśnie były moimi nauczycielami i cały czas są. I to jest właśnie fajne, niesamowite, że wszystko tak naprawdę jest pod ręką do tego, żeby tego użyć. I może niech to będzie podsumowanie, że choć zawsze to się wiąże z tym, jak ktoś myśli, że jest. Bo zawsze się znajdą osoby, które będą uważały, że te narzędzia są niedostępne. A ja sobie swego czasu stworzyłem moją przestrzeń na zasadzie, że wszystko, co potrzebuję, mam pod ręką. Tylko trzeba to zauważyć.
Mm-hmm.